18.30, Piotr Kieraga. Witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Dokończenie reformy, nowa matura, a także ewaluacja uczelni wyższych to główne zadania Ministerstwa Edukacji na nowy rok. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć stopy procentowe o 0,5 punktu procentowego. W ten sposób główna stopa, od której zależy rata większości kredytów, przekroczyła poziom 2%. IHU to kolejny po omikronie wariant koronawirusa. Zakażenia nową mutacją wykryto m.in. w Japonii, Izraelu, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech. Dokończenie reformy oświaty, zmiany w maturach 2023, a także dokończenie ewaluacji uczelni wyższych i położenie nacisku na status zawodowy nauczyciela. To plany Ministerstwa Edukacji i Nauki na ten rok. O szczegółach Łukasz Żmuda. Projekt został złożony do Sejmu pod koniec listopada. Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o prawie oświatowym odbyło się na połączonych komisjach edukacji, nauki i młodzieży oraz obrony narodowej. Jednym z głównych założeń rządowego projektu jest zwiększenie roli kuratora przy wyborze dyrektora szkoły. Urealniając nadzór pedagogiczny kuratora, daje mu dwa narzędzia. Po pierwsze, prawo sprzeciwu wobec wejścia do szkół organizacji pozarządowych, których treści przekazywane uczniom byłyby demoralizujące i szkodliwe. Po drugie, prawo do wnioskowania skutecznego o odwołanie dyrektora wówczas, kiedy dyrektor szkoły pomimo powtórnego terminu wyznaczonego przez kuratora i bez uzasadnienia uporczywie nie wykonuje zaleceń pokontrolnych kuratora oświaty, czyli organu nadzoru pedagogicznego. Projekt nie wprowadza żadnych nowych rozwiązań. Nowela zakłada możliwość wezwania dyrektora szkoły lub placówki oświatowej do złożenia wyjaśnień kuratorowi, jeśli ten nie zrealizował wcześniej jego poleceń. W następnym kroku kurator mógłby wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie szefa placówki bez wypowiedzenia. Sprzeciw zgłasza kilka organizacji, m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego. To, powtórzę, wynika ze strachu przed tym, że nauczyciele nie zastosują się do tych zaleceń, do tych wskazań, które pan minister choćby w historii teraźniejszości próbuje realizować. Danie gigantycznej, tak ogromnej władzy ministrowi, kuratorium oświaty jest de facto centralizacją szkolnictwa. Prawo i Sprawiedliwość zwraca uwagę, że kurator będzie miał możliwość wglądu w treść zajęć i to jest szczególnie istotne, gdy do szkół próbuje się wprowadzać twardą edukację seksualną. Również w tych takich właśnie sytuacjach wyjątkowych musi być możliwość podejmowania interwencji. Prezes Fundacji Rodzice Szkole uważa, że powinno się systemowo zwiększać możliwość udziału rodziców przy podejmowaniu decyzji w szkole, na przykład poprzez Rady Rodziców. Oświata to jest wielkie wyzwanie polityczne i trzeba mieć odwagę, aby tę politykę oświatową prowadzić w taki sposób, żeby ona była zrozumiała dla społeczeństwa, nauczycieli, uczniów i rodziców i jednocześnie, żeby wnosiła do życia publicznego pewne wartości, była też takim elementem edukacji całego społeczeństwa. W założeniu projektu mowa także o wymogu pisemnej zgody rodziców ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego na udział w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu głównej stopy procentowej o 0,5 punktu procentowego z 1,75 do 2,25%. Eksperci spodziewają się docelowo, że podstawowa stopa procentowa pójdzie w górę w tym roku do poziomu 3,5 lub 4%. Efekt będzie taki, że raty kredytów wzrosną o dodatkowe 10 do 15%. Daria Sieńkowska. To już czwarta podwyżka stóp procentowych. W 2020 roku pandemia skłoniła Radę Polityki Pieniężnej do obniżenia stopy referencyjnej o 0,5 punktu procentowego. Jednak już na początku grudnia 2021 roku nastąpiła pierwsza podwyżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych. To spowoduje oczywiście zwiększenie kosztu kredytu, również spowoduje, że kredyt stanie się mniej dostępny
bo nie wszyscy będą posiadali zdolność. Cel jest taki, żeby na rynku było mniej pieniędzy. Niestety wychodzenie z pandemii, różne tarcze antykryzysowe, ceny energii spowodowały wybicie inflacji i ono długofalowo na tym poziomie jest po prostu niebezpieczne dla gospodarki. W listopadzie inflacja w Polsce wyniosła 7,8% w skali roku i była najwyższa od dwóch dekad. Opłaty za prąd wzrosły o 20%, a ceny gazu o 50%. Według wstępnych prognoz NBP, które przedstawił pod koniec grudnia Adam Glapiński, średnioroczna inflacja wyniesie 7,6% wobec 5,1%. Jeśli Niemcy i Unia Europejska nie zaczną oddziaływać na Rosję w taki sposób, żeby nie manipulowano cenami, jednocześnie jeśli Unia Europejska wpłynie na zatrzymanie właśnie wzrostu cen emisji CO2, to powinniśmy się wtedy spodziewać na obniżenie inflacji. Od dziś obowiązuje ustawa o dodatku osłonowym, która ma pomóc w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Jest to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Wnioski składa się we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie lub elektronicznie. Dodatek ten będzie przysługiwał m.in. jednoosobowym gospodarstwom domowym, w których miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł, a w przypadku gospodarstw kilkuosobowych 1500 zł na osobę. Ruchy, które mają na celu obniżenie cen poprzez obniżenie obciążeń podatkowych są jak najbardziej godne pochwały i myślę, że one na pewno w tym okresie, kiedy będą obowiązywały, będą miały wpływ na ceny. Tarcza pomoże, już pomogła w obniżeniu akcyzy na paliwo. Natomiast w kwestiach gazu czy energii elektrycznej to są takie wolumeny, jeżeli chodzi o wsparcie, które musiałoby być na przykład skierowane dla zniwelowania kosztów CO2 czy wzrostu cen gazu, że żadnego państwa po prostu na to nie stać. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca, a drugiej do 2 grudnia. Więcej informacji na temat dodatku można otrzymać w utworzonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska infolinii. Będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Daria Sieńkowska, Telewizja Republika. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 11 670 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 433 osoby z COVID-19. Według najnowszych informacji w Polsce potwierdzono do tej pory 72 przypadki wariantu Omikron. Z dnia na dzień przybywa nam wersji Omikron w sekwencjonowaniu. W tej chwili mamy 72 przypadki wykryte w Polsce wersji Omikron. Najwięcej, bo 33 przypadki to są przypadki z województwa mazowieckiego, a blisko 20 przypadków to są przypadki z Pomorza. Czyli tak naprawdę te dwa województwa, województwo mazowieckie i województwo pomorskie, to jest większość wykrywanych dzisiaj przypadków Omikrona. Pozostałe województwa oscylują w granicach do 10 przypadków góra. IHU to kolejny po Omikronie wariant koronawirusa. Zakażenia nową mutacją wykryto już m.in. w Japonii, Izraelu, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech. Jak oceniają francuscy naukowcy, nowy wariant posiada 46 mutacji, co sprawia, że jest bardziej odporny na szczepionki i bardziej zakaźny niż dotychczasowe warianty. W dalszym ciągu jednak to Omikron jest naszym największym zagrożeniem. Paulina Bilińska. Już 10 grudnia IHU został wykryty we francuskiej Prowansji, ale specjaliści uspokajają. Na razie we Francji dominować będzie wariant Omikron. Dzisiejszej nocy we francuskim parlamencie odbyła się debata na temat wprowadzenia rządowej przepustki szczepionkowej. Propozycja została jednak odrzucona. Nie możemy stracić z oczu faktu, że celem tej ustawy nie jest ograniczanie wolności i indywidualności Francuzów. Celem jest ratowanie życia, ochrona naszych szpitali i odciążenie naszych pracowników służby zdrowia. W Grecji już szósty dzień z rzędu rośnie dobowa liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby przekroczyła 36 tysięcy. W związku z tym w całym kraju ustawiają się długie kolejki do testu na obecność koronawirusa. Ministerstwo Edukacji planuje zaostrzenie restrykcji sanitarnych w szkołach, m.in. obowiązek trzykrotnego wykonania testu przez uczniów w ciągu jednego tygodnia.
Wszyscy jesteśmy ostrożni, przestrzegamy wszelkich środków bezpieczeństwa, a teraz chcę wykonać test, żeby mieć pewność, że wszystko jest ok. Niepokoi mnie sposób, w jaki rozwija się ta pandemia. Przyjąłem już 3 dawki szczepionki, a teraz chcę się przetestować ze względu na wnuki. Ostatniej doby w Wielkiej Brytanii przybyło ponad 187 tysięcy nowych przypadków SARS-CoV-2. Krzywa zakażeń utrzymuje się na wysokim poziomie od ponad tygodnia, jednak premier Boris Johnson ocenia działania rządu jako wystarczające i adekwatne do obecnej sytuacji. Aby nasz kraj podążał naprzód, musimy trzymać się ścieżki, którą już idziemy. Wszystko obserwujemy i analizujemy, ale w tej chwili działamy w oparciu o mieszankę różnych strategii i to się sprawdza. Musimy zatem traktować zagrożenie poważnie, robić wszystko, co w naszej mocy, pracować z domu, jeśli to możliwe, nosić maseczki i zaszczepić się dawką przypominającą. Rząd Wielkiej Brytanii nie decyduje się na razie na naukę zdalną, w przeciwieństwie do rządu kanadyjskiego, który w obawie przed kolejną falą pandemii zamknął szkoły, a to spotkało się z niezadowoleniem rodziców. Nasze dzieci muszą chodzić do szkoły, muszą uczyć się osobiście razem z nauczycielami. Wirtualne nauczanie jest niedopuszczalne. Tak nie działa edukacja. To się musi skończyć. Zdrowie psychiczne dzieci mocno na tym ucierpiało. Wzrosły liczby przypadków przemocy domowej czy próby samobójcze. Jak oceniają eksperci Światowej Organizacji Zdrowia, Omikron jest co prawda łagodniejszą, ale wysoce zakaźną odmianą koronawirusa i wyrządza ogromne szkody wśród niezaszczepionych na całym świecie. Obserwujemy coraz więcej danych wskazujących, że Omikron infekuje górne drogi oddechowe, w przeciwieństwie do innych wariantów, które powodują ciężkie zapalenie płuc. To może być dobra wiadomość, ale potrzebujemy więcej badań, aby to udowodnić. Omikron czy nowo wykryty wariant IHU to niestety nie jedyne niebezpieczeństwa w sezonie zimowym. W Hiszpanii i Izraelu wykryto nietypowe przypadki jednoczesnego zakażenia koronawirusem oraz wirusem grypy, czyli tak zwaną fluroną. Podobnych przypadków będzie coraz więcej. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Zapora na granicy polsko-białoruskiej ma mieć 186 km długości. Na konferencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowano, że podpisano już 3 umowy z wykonawcami bariery, a jej budowa powinna zakończyć się w sierpniu. Straż Graniczna podpisała umowy, które są kapitalnym elementem, takim słupem milowym w procesie inwestycyjnym i 3 duże umowy zostały dzisiaj na budowę zapory podpisane. Budowa bariery zostanie zrealizowana na odcinku 186 km. Zostanie podzielona na 4 odcinki. Ma to na celu maksymalne skrócenie czasu realizacji budowy i prace budowlane na tych wszystkich 4 odcinkach będą prowadzone równolegle. Jest to największa w historii Straży Granicznej inwestycja budowlana. Dlatego bardzo cieszę się, że w tak krótkim okresie, bo w przeciągu 2 miesięcy udało nam się wypracować rozwiązania i zakontraktować budowę bariery fizycznej. Górnicy rozpoczęli dziś blokady torowisk prowadzących z kopalń do elektrowni, między innymi w Rudzie Śląskiej. Związkowcy chcą w ten sposób wywalczyć rekompensaty za przepracowane weekendy oraz zwiększyć wielkość funduszu płac zaplanowanego na ten rok. Pracownicy pozostają w sporze z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Blokada trwa na wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej i trwać będzie przez 48 godzin. Postulaty dotyczą kwestii płacowych między innymi, to znaczy wypłaty jednorazówki dla górników za pracę w weekendy, a także ustalenie ścieżki podwyżek płac na rok 2022. Tą sytuację minister Sasin i wcześniej minister Soboń, obecnie minister Pyzik znają od bardzo długiego czasu i niewiele z tym robią. Polska Grupa Górnicza zapewnia, że chce kontynuować rozmowy w ramach sporu zbiorowego. Obecnie został wyznaczony mediator, a kolejny etap to rozmowy z udziałem mediatora. Zarząd zaprosił związkowców na takie rozmowy, których termin wyznaczono na godzinę 11 w dniu 10 stycznia. Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej potwierdzają fakt rozpoczęcia blokady, podkreślając, że spółka na bieżąco monitoruje sytuację. Do centrali Polskiej Grupy Górniczej będą spływać meldunki od koordynatorów wysyłki węgla w poszczególnych kopalniach. W sezonie jesienno-zimowym z kopalni Polskiej Grupy Górniczej wyjeżdża około 40 pociągów na dobę. Temat jest trudny, ale ja raczej jestem zwolennikiem tego i namawiam zarówno stronę związkową, jak i rząd do tego, aby usiąść do stołu i znaleźć jednak mimo wszystko wspólny mianownik. Trzeba tutaj
oddać jednak mimo wszystko pracownikom branży górniczej to, że oni stoją na wysokości zadania dzisiaj i pracują ponadmiarowo, aby dostarczać węgiel do polskiej energetyki. W czasie tego kryzysu, w czasach trudnych pracownicy górnictwa robią co mogą. Dwa akty oskarżenia w wątkach tzw. afery Polickiej skierowano do sądu, poinformował rzecznik prokuratury regionalnej w Szczecinie. Oskarżeni są m.in. były prezes zakładów chemicznych Police i była prezes klubu siatkarskiego Chemik Police. Chodzi o byłą działaczkę Platformy Obywatelskiej Joannę Rzet. Zarzuty ma m.in. były prezes Grupy Azoty. Wykorzystywano karty kredytowe, służbowe karty kredytowe do tego, żeby te pieniądze trafiały na prywatne cele. Kupowano od butów po klocki, od butów poprzez jakieś różne zabawki, po takie rzeczy jak na przykład wizyty w klubach GoGo. I w ciągu kilku lat z tych kart kredytowych, których było w sumie 100, wydano ponad 4 miliony złotych, z czego znaczna część tych pieniędzy, tych kwot została zakwestionowana podczas kontroli zleconej przez nowy już zarząd. Drugi wątek dotyczy byłej prezes klubu siatkarskiego z Polic. Tutaj prokuratura postawiła pani prezes zarzut oszustwa. Oszustwa polegającego na tym, że kwota blisko 200 tysięcy złotych, która miała pójść na promocję klubu, została przeznaczona na kampanię wyborczą pani Joanny Rzet. Joanna Rzet była w tym czasie radną sejmiku, która się dostała do sejmiku województwa zachodniopomorskiego z Platformy Obywatelskiej. Wciąż czekamy na ten główny akt oskarżenia dotyczący właśnie tej afery senegalskiej, czyli wypompowania z Grupy Azoty, między innymi wypompowania z Grupy Azoty 30 milionów złotych na fikcyjny w zasadzie zakup kopalni, z której nie przywieziono praktycznie żadnych złóż, które miały służyć do produkcji nawozów sztucznych. Intensywne opady śniegu w okolicach stolicy USA doprowadziły do masowego odwołania lotów, zakłóceń w dostawach prądu, a także zamknięcia pracy urzędów i szkół w Waszyngtonie. Chwilowo uziemiony został nawet śmigłowiec prezydenta i odwołano briefing prasowy Białego Domu. Najwięcej kłopotów śnieg i lód wywołał w transporcie lotniczym. Na lotnisku Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem odwołano z tego powodu 84% lotów, natomiast na lotnisku Baltimore Washington International 45%. Łącznie w całym kraju anulowanych zostało prawie 3000 połączeń. Problemy nie ominęły też prezydenta Joe Bidena, który w poniedziałek wracał do Waszyngtonu po świątecznym pobycie w rodzinnym domu w Wilmington, oddalonym od Waszyngtonu o 150 km. Z uwagi na zaśnieżoną płytę lotniska w bazie Andrews, Biden musiał czekać pół godziny na wyjście z maszyny. Z powodu opadów śniegu zamknięte zostały również urzędy federalne oraz szkoły w całym regionie. Ciężki, zmrożony śnieg przewracał drzewa i zrywał linie energetyczne. Wczorajsza burza była pierwszym opadem śniegu tej zimy. Ubiegły grudzień w Waszyngtonie był drugim najcieplejszym w historii pomiarów. Natomiast jeszcze w niedzielę temperatura sięgała 17 stopni Celsjusza. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na naszym portalu TV Republika. Za chwilę sport i pogoda, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Miłego wieczoru.